Rząd za 570 milionów złotych buduje PESEL 2. Ja to myślałem, że na początku, że to ten PESEL 2 to będzie taka konsola do gry, ale nie, nie, nie. To nowy elektroniczny system ewidencji ludności. No, może to samo. Nie wiem. Wszystko tam będzie o nas. Dowolny urzędnik kliknie mychą i już będzie wiedział, kto ile zarabia, jakie płaci podatki, gdzie się leczy, na co choruje, a nawet ile dostał mandatów za złe parkowanie i wiele, wiele innych danych, konkretnie wszystkie. Jeśli ktoś nie będzie chciał być ujęty w PESEL-u 2, ostateczne starcie ma wyjście. Może nie zarabiać, nie płacić podatków, nie leczyć się, nie chorować i prawidłowo parkować. No, różni tacy boją się i krzyczą, że to wielki brat, totalna kontrola państwa nad obywatelem, że się będzie masowo za łapówkę handlowało danymi. Nie ma się czego bać. Człowiek uczciwy, jeśli płaci podatki, zarabia, choruje, leczy się i źle parkuje, nie musi się bać. Tak jak w stanie wojennym. Rozmowy były kontrolowane, a jeżeli obywatel przestrzegał prawa, nie judził przeciwko legalnym władzom, nie knuł w sensie podziemie kontrrewolucja ekstrema, to mógł normalnie rozmawiać. Obywatel praworządny w każdej sytuacji może się czuć bezpieczny. Władze mu nic złego nie zrobią, nie oszukają go. A problem kupowania danych za łapówki można bardzo łatwo zlikwidować. Trzeba też szczegółowe dane z PESEL-a 2, Imperium kontratakuje, udostępnić wszystkim w internecie. I już! Co więcej, można umożliwić internautom dopisywanie komentarzy pod danymi poszczególnych osób. Na przykład, wpisujcie miasta, które nienawidzą tego milionera. No. Ja teraz, aby dać dobry przykład, wpiszę swój komentarz pod pomysłem na PESEL 2, atak klonów. Zapalmy świeczkę.